Siema ludzie, z tej strony pomidrowy.pl, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Pandemonium 2. Robimy sobie teraz poziom o nazwie Puzzlewood i ta nazwa jest wielkim odzwierciedleniem tego poziomu. Because of. Mamy tutaj drzewa, które są jak widzicie z puzzli zrobione, jak i platformy, po których Niki się właściwie porusza. Jakby co, to jest moja trzecia próba nagrania tego odcinka, bo nie wiedzieć czemu, ale za każdym razem albo za mocno, że tak powiem, wyklinam, wiecie, do takiego stopnia, że ja po prostu na to nie mogę patrzeć, albo po prostu gubię słowa i plączę się co drugie słowo. Jeżeli będę się za trzecim razem, czyli za tym, plątał się jak jakaś, nie wiem, owika, jak jakaś żmija, no to wtedy będę wiedział, że po prostu mam taki dzień i nic na to nie poradzę. Wstałem sobie niedawno, powiem wam szczerze, porobiłem sobie trochę porządków przed nagraniem tego odcinka oficjalnie. Tam wiecie, powyjmowałem naczynia i tak dalej, i tak dalej. No i stwierdziłem sobie, że hej, ponieważ mam taki piękny listopadowy poranek, za oknem świeci ładnie słońce, liście nabrały barw pomarańczowych, więc ja postanawiam wykorzystać to i nagrać odcinek z Pandemonium 2. Chyba w tym poziomie, o ile dobrze pamiętam, mogę się rzecz jasna mylić, bo dzisiaj trochę poziomów mamy, co widać po długości odcinka chociażby. Będziemy walczyli z Zorszą, naszą antagonistką. Wiecie, ta królowa gunów. Tych stworków, tych takich fioletowych. I będziemy sobie z nią walczyli. Co prawda nie będzie to walka z final bossem, bo do final bossa jeszcze nam daleko. No ale taki przedostatni boss. Co? Nie. Wróć. Nie przedostatni, tylko mini boss. Bo to będzie tylko takie, wiecie, przedstawienie, jak mniej więcej innymi będziemy sobie z nią walczyć. Chociaż mówiąc o konfrontacji z ostatnim bossem, ostatni boss, czyli Zorsza, jakby jej perspektywa już taka ostatnia, gdzie mamy kończyć grę, gdzie leży już los w naszych rękach, w sensie los świata, to można by powiedzieć, że te konfrontacje od ciebie się gigantycznie różnią i Zorsza praktycznie, no sami zresztą zobaczycie po ostatnim odcinku, nie będę wam za bardzo spoilerował. Swoją drogą sobie jeszcze przed nagraniem odcinka odpaliłem na telewizorku Let's Play naszego wspaniałego Bio Games TV, albo Bio Strady. Bio, oczywiście cię pozdrawiam standardowo, jak będziesz to oglądał. No i chodzi mi o Let's Play między innymi z Tomb Raidera i powiem wam szczerze, tak otwarcie, mimo że mamy listopad, możliwe, nie jest to wykluczone, że za jakiś czas może się zabiorę za Tomb Raidera w końcu. Najwyższy czas, co nie? W końcu Justyna, moja dziewczyna, mi go, że tak powiem, prezentowała. Czyli po prostu nie musiałem wydawać pieniędzy na tą oto grę. Żeby nie było, nie jestem sknerą, bo bym prędzej czy później kupił Tomb Raidera, no ale wiecie o co chodzi. Jak ktoś prezentuje, to czemu bym miał, że tak powiem, nie wiem, odrzucić? Tym bardziej od dziewczyny własnej. No to już trochę niepojęte jest. Ale jak widzicie, przed chwilą mieliśmy walkę z Zorszą. Tak między innymi z nią wyglądała walka, więc jeżeli wymyślicie, że ten boss, czyli Zorsza, albo miniboss, który tutaj był, ale walka z nią będzie taka sama w final stage'u, albo po prostu w finałowej walce, to się po prostu mylicie. I najlepiej w ogóle nie piszcie tego komentarza, ani najlepiej wycofajcie, zanim wystawicie ten komentarz, bo naprawdę konfrontacje się różnią od ciebie i to, oh my god, bardzo, ale to bardzo się różnią. Normalnie to, co mieliśmy tutaj zaprezentowane, to jest nic w porównaniu do tego, z czym będziemy walczyć. Bo Zorsza, zamiast przyjąć właściwie swoją normalną postawę, w sensie tej tutaj niebieskiej kobity, to postanowi się w coś zamienić, ale w co ona się zamieni i czym ona będzie, to się dopiero dowiecie już w ostatnim, aka szóstym odcinku, albo po prostu za trzy odcinki, jak chcemy być sobie tacy dokładni. Te dwa odcinki, czyli czwarty i trzeci, wiem, w odwrotnej kolejności powiedziałem, to będą najdłuższe odcinki, ponieważ będą trwały właśnie po pół godziny. Ponieważ chciałem jak najwięcej poziomów zrobić w tych odcinkach, poza tym w piątym odcinku, a raczej od piątego odcinka zaczniemy najdłuższy poziom z całej gry, czyli przedostatni poziom przed walką z bossem,
który jest, szczerze powiedziawszy, okej. Ja wiem, że ja to pewnie poruszę jeszcze, kiedy będziemy robili ten poziom, ale w sumie na pewności poruszę to tu i teraz jeszcze. To nie jest tak, że ja uważam, że nie wiem, że takie eksperymentowanie, co pokazał nam przedostatni poziom z tej gry, to jest coś w ogóle złego, że najlepiej w ogóle wejście, to hejtujcie, nie? Bez kitu, same poziomy łatwe powinny być, nie. Ja tak nie uważam, nigdy tak nie uważałem, zawsze lubiłem challenge w grach, lecz po tym, co zobaczycie w tym przedostatnim poziomie, przed walką z bossem, rzecz jasna, to no jak dla mnie troszeczkę to jest takie, jakby trochę ten poziom na siłę został zrobiony. Albo że po prostu tak na siłę wydłużony. Ale szczegóły dowiecie się, kiedy będziemy tam, w tamtym miejscu. I tu będziemy mieli już końcówkę levela, z tego co widzę na podglądzie, bo jak mam tutaj przydzielony jakby klip wideo, nie? W sensie, że tam wiecie, cięcie i tak dalej, albo tutaj edit, to mam tutaj, że za chwilę pojawi się sekcja, gdzie będziemy już, dokładnie tak, na mapie głównej. Bo tutaj te łodygi, czy nie wiem, co ta tam zamyka w ogóle. Tak czy siak mamy 67% levela, czyli no niestety się nie postaraliśmy. Nie powiem, że nie, bo nie mamy rundy bonusowej, ale ja szczerze powiem wam, że sram trochę na te rundy bonusowe i to tak, może nie dosłownie, ale tak w przenośni, bo szczerze wam powiem, dlaczego mam wywalone i wysrane w te rundy bonusowe, bo one tak naprawdę i tak nie występują już tak mocno w odcinkach, jedyne co to się pojawiały tam w pierwszym odcinku parę razy, zostawiłem rundę bonusową i tam sedytowałem. Znaczy, najczęściej gdy wchodzę do rundy bonusowej, to tam tylko wam pokazuję początek, tak w ramach klaryfikacji i koniec rundy bonusowej, ponieważ Pandemonium 2 nie wiedzieć czemu ma tylko jedną rundę bonusową. W sensie taki jeden rodzaj, bo jak pamiętacie teraz gramy w dwójkę. Jak pamiętacie, gdy graliśmy w jedynkę, to mieliśmy chociaż dwa rodzaje rund bonusowych. Mieliśmy tą ucieczkową, co jest reinkarnacja tego z tej gry, tylko że tam po prostu uciekaliśmy, a tutaj jakby no też uciekamy, tylko że chyba bardziej tak na desce czy na czymś tam, nie pamiętam. A w jedynce jeszcze mieliśmy tą inną rundę bonusową, gdzie po prostu skakaliśmy sobie. Tam wiecie, trzeba było się na dole zebrać te wszystkie tokeny albo coinsy, jak ja to wtedy mówiłem. I tyle. I tam były po prostu momenty przepaści, że uruchomiłeś przyciski, nagle, nie wiem, mogłeś zapaść się pod ziemię ze wstydu normalnie. No tutaj tak nie ma, tutaj mamy tylko jeden rodzaj rundy bonusowej, więc w zasadzie, w de facto i... Nie, afekt to będzie złe słowo. Ale tak w teoretyce, no można już powiedzieć, że to 100% zrobiłem. Więc no, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że let's play wam się podobał, na razie, cześć, pa pa! Nie no, żartuję, oczywiście ja tak nie zrobię, mam nadzieję, że nikt na 8 minucie nie wyłączył teraz odcinka, bo trochę przypał będzie. Wiecie, ja lubię sobie przytrolować i tak dalej, no ale no bez przesady, no już tak, bez kompletnej przesady. A mówiąc o listopadzie, w sumie mogę sobie poruszyć takie randomowe tematy w tym let's play, bo jak widzicie, nic za bardzo się nie dzieje tak jakby na ekranie. Chyba że mamy jakieś ciekawostki. Właśnie! Ciekawostki? Trzeba zobaczyć, czy Wikipedia Pandemonium w jakimś stopniu jest obdarowana takowymi ciekawostkami, bo jak pamiętacie, w Pandemonium jedynce, no to rzadko co się pojawiły ciekawostki, więc tutaj mam nadzieję, że to zostanie jakby ten. Mam nadzieję, że... O! Z Puzzlewood była ciekawostka i z Temple of Nori, więc w sumie możemy sobie powiedzieć coś trochę o Temple of Nori. Zobaczmy, co tutaj mamy za ciekawostkę. Aż jestem ciekaw normalnie. A więc wejdźmy sobie w sekcję i czytamy. Jakby co, link jest podany w opisie do Wikipedii. Tak więc od razu mówię, że ciekawostki są zaczerpnięte stąd. I jedziemy z koksem. A więc tak, świątynia Gates of Nori, czyli po prostu ten poziom, nazwa tego poziomu, pochodzi z japońskiej kultury, w sensie kulturystyka. Z japońskiej tej. No po prostu jest w
stylu japońskim zbudowana, że w sensie te wszystkie te witraże i tak dalej, i tak dalej. Ponadto mamy od czasu do czasu widoczny tam znaczek sushi, który pochodzi do od właściwie Japonii, no nie? I w zasadzie to tyle. I że nori, sama nazwa nori, to takie trochę nawiązanie do tego wodorosta, który jest wykorzystywany w sushi. Wiecie, ten taki czarny. No jak macie sushi, nie? Może to tak inaczej powiem. Ta czarna skórka, ta, która podtrzymuje ten ryż cały i tam tą marchewkę, czy co to tam w środku jest. Jakby ktoś teraz się pieklił na mnie, że ja nie znam w ogóle się na sushi i tak dalej. Nie znam się, bo ja rzadko kiedy jem sushi, bo sushi mi nie smakuje. O kurde. Teraz na pewno wkurzyłem większość osób i teraz osoby macie w większości pewnie pianę w pysku. Ale tak, nie przepadam za sushi. Nie przepadam za sushi. Więc nie pieklicie się na mnie, że ja tutaj źle coś wypowiadam, ale to nori, to całe nori właśnie, co jest w nazwie poziomu, to jakby to by powiedzieć jest nawiązaniem do tych wodorostów całych, które tam podtrzymują ten ryż z czymś tam w środku i z sosem sojowym albo wasabi, bo nie wiem, sushi jest na różne sposoby podawane. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o Temple of Nori. Jak widzicie, no, ciekawostki są tu mocno ograniczone. Jedyne co mogę powiedzieć to to, że przeciwnikami z tego poziomu to są Ratbaty, Temple Monkey oraz Kung Fu Mantis, czyli te takie, wiecie, Kung Fu Mantis, czyli takie modliszki, jak chcemy sobie je nazwać. A z Puzzlewood coś mamy? Ta, jest jeszcze jedna ciekawostka. O, to może być ciekawe. Czemu ja w ogóle tego nie poruszyłem? Mogłem to poruszyć normalnie. Tak swoją drogą, Temple of Nori mamy już skończone i teraz będziemy walczyli z bossem! Egg! Szkoda, że nie Eggman, jak z Sonika. Muszę w końcu jakiegoś Sonika na kanał nagrać, cholera jasna. Dawno Sonika u mnie nie było. Ale to tam z czasem, na razie nie mam jakoś ochoty szczególnej. Niedawno przecież zrobiłem Sonic Manie Encore Mode. Piękna cutscenka, z której widzimy, że z jaja wykluwa się nasz wielki paskudny boss zwany jako Egg. No i tutaj mamy 30 żyć, bo pewnie powiecie sobie, hej, miałeś 31, pomidorze, co się stało, że masz 30? Otóż powiem tak, w dużym skrócie, straciłem jedno życie, nie chciałem wam tej śmierci pokazywać, a teraz przechodzimy do walki z bossem. Więc jesteśmy na takiej platformie, gdzie mamy tutaj kręcącą się właściwie pokrywę, na której stoimy. I jesteśmy zasłonieni przez pewną barierę i musimy brać ten oto power up, który spowoduje, że będziemy atakowali w tym momencie naszego bossa Egga. Oczywiście musimy również unikać jego ataków, bo on ma zabójcze pięści, które jeżeli zetknął się z Niki, to Niki dostanie perfidnego strzała w pysk, odleci sobie gdzieś tam i uderzy o ścianę. To jest mniej więcej przedstawienie tego, co się mniej więcej wydarzy, więc radzę wam uważać, bo serio, Niki wyleci, dostanie strzałem w pysk, straci życie i przy okazji to będzie wasza wina, bo niekontrowal... Kurde! Na spokojnie, pomidor, nie stresuj się, chłopaku, dasz radę, powiedz, co chcesz powiedzieć. Musicie po prostu to kontrolować. Swoją drogą, muzyki z poziomów, które robiliśmy, są jak najbardziej cool, nie wiem, czy ja na to w ogóle zwróciłem uwagę, czy nie. Wiem, że na pewno muzyka tego bossa jest jak najbardziej zarąbista. Ja w ogóle uważam, że soundtrack z Pandemonium 2 jest po prostu dobry. Ale dobra, przejdźmy do tego Puzzlewood, bo tutaj jak widzicie nic szczególnego się nie dzieje, żebym musiał na każdym razem komentować, że o Jezu, ale ten Egg w ogóle jest brzydki, fuj. W ogóle on porusza się jak jakaś kurde ciota i tak dalej. A więc przejdźmy teraz do Puzzlewood, bo jest pewna taka śmieszna rzecz. Otóż nazwa Puzzlewood odnosi się do starożytnego lasu. To jest las Dziekana, czy jakoś tak. I ta nazwa jest jakby dobrze znana w inspiracjach dzieł fantasy.
W sensie takich, wiecie, książek fantasy. I na pewno była ona wykorzystywana w chociażby Władców Pierścieni. Władca Pierścieni, tak. I J.K. Rowling wykorzystała to w Harrym Potterze. Nie wiem, jest to tak w dziwny sposób to przetłumaczone, że nie wiem, jakby to powiedzieć. Tak więc, tak jak powiedziałem i podkreśliłem to, link do ciekawostek, albo tak, do ciekawostek sobie będę dawał, po co do Wikipedii, tak? Bo to od razu z tej samej Wikipedii pochodzi, jakby co, tylko po prostu dałem to wszystko w opisie. No serio, to jest w jakiś dziwny sposób to przetłumaczone, naprawdę, aż sam ja się gubię z tym wszystkim. Tak więc, tja. A ja jeszcze tego bossa nie pokonałem, kurde, to ten boss musi być, kurde, naprawdę bardzo zdesperowany albo zdeterminowany, że nie chce zostać aż tak bardzo pokonany. Kurde, jak większość bossów w Pandemonium jedynce chciało dać się pokonać, tak ten boss, kurde, jest zacięty. Nie cierpię tego, dosłownie tego nie cierpię. Tak więc, tja. Dobra, wykrakałem, boss po prostu pali gumę. Pal Jumanji, chłopie, weź mi tutaj, zgiń w ogóle, gin z ekranu. Co z tego, że on już zginął, właściwie to teraz go widzimy, jak se leży. I zostanie on zniszczony. Yeah! Yeah, boy! I korona z niego wypadła, która spowodowała, że wróciliśmy na mapę główną. Fajnie, tutaj mamy hasło. Jak ktoś sobie chce, to tam sobie niech skorzysta z tego hasła. Oh yeah, Huevos Libertad. Jezus Maria, jaka dziwna nazwa. Kurde, to jest gra po angielsku, a nazwa jest w ogóle tego. Nazwa jest w ogóle jakaś taka hiszpańsko-podobna czy coś. No ale nie będę tego jakby komentował. Ale mam dobre wieści. Właśnie skończyliśmy drugą strefę, czyli powierzchnię komety. Bo jak pamiętacie z pierwszego odcinka i z drugiego, jak to podkreślałem, mamy cztery strefy i druga strefa tej komety jakby została ukończona, czyli drugi świat. Więc teraz zabieramy się za trzeci świat, bo już jesteśmy w trzecim świecie. A świat ten, który teraz robimy, nazywa się... Nazywa się... Wewnątrz komety. Tak więc jesteśmy teraz wewnątrz tej komety, która... na którą się Zorsza czai. I tja. Kurde, ta gra jest naprawdę krótka, jak ma cztery światy, bo teraz już oficjalnie, w tym momencie, zaczynamy trzeci świat. Cool. Ale to też magia jest post komentarzy, chociaż, tak jak mówiłem, ja od 2019, znaczy wiem, że wy na razie widzicie tylko pewnie, no co, dwa let's playe w postprodukcji, nie? Ale chcę z tego post komentarze już zrezygnować kompletnie, bo uważam, że ja powinienem najczęściej robić te live komentarze, ale powód Pandemonium, dlaczego jest nagrany w postprodukcji, dlatego że próbowałem tę grę nagrać w live produkcji, nie wyszło mi, a chciałem spróbować tak sobie jeszcze, jak za czasów robiłem mocne te post komentarze, sobie pokomentować. Grafika ogólnie tego poziomu jest cool. To mogę przyznać. I tutaj będzie dużo cofania się. Oh my god, o nie, to jest ten poziom. Ta, tutaj musiałem w ogóle wyedytować, bo te skoki, te rampy, po których Niki skakała, tutaj przed chwilą, to tam były żetony, ale ja to wyedytowałem, więc w sumie jedyne, co się zmieniło, to to, że tam żetonów nie ma, ale było tam większość tych żetonów, wiecie, czerwonych, zielonych, tam były chyba parę fioletowych, czy coś takiego, nie pamiętam. Nie pamiętam, ale pamiętam o tym, żebym powiedział o ciekawostce. O tak, o tym to znaczy, oczywiście, zawsze trzeba pamiętać. Nie ma kija we wsi. A więc, uwaga. Nazwa poziomu Huevos... Huevos, jak to się nazywa? Libertad. To oznacza wolne jaja w języku hiszpańskim. Ale ma to ogólnie podwójne znaczenie, bo słowo huevos jest również slangowym określeniem dla yonder.
O nie, Sumo Huevos jest tym określeniem dla Yonder. O nie, najgorzej. Tak się nie robi, halo. Wikipedio, a co ty robisz? O nie. Nie, no muszę, ja to muszę po prostu w opisie ten zaktualizować. Ogólnie jeszcze do tych dwóch odcinków, bo zapomniałem szczerze dać, że jakiekolwiek ciekawostki to są brane właśnie z tej Wikipedii. Ogólnie chyba dam do głównego tego artykułu o Pandemonium dwójce i jakiej o jedynce. I ten, do tych poziomów, gdzie mówiłem ciekawostki, które robiliśmy w odcinku. Bo myślę, że wtedy ludzie przynajmniej będą mogli ten sobie zobaczyć. Ale muzyka tutaj jest, mówię, cool. Sam wygląd poziomu jest również cool, bo lubię tego typu poziomy. I ten gejzer jest w sumie nawet spoko. Nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie, bo nie powiem, że tak. I la 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 la. I w ogóle te stworki są jakieś takie dziwne. Nie wiem w ogóle, co to są za stworki. Może mają jakąś, kurde, nazwę. Może to są jakieś te... Jak to w ogóle wygląda? Aha, to są jajeczka. Ej! Ty, to się zgadza, to... Boże, to są takie jakieś zaprzyjaźnione jajeczka, które mamy ratować. To nie głupie. No i mamy teraz rundę bonusową, bo standardowo 80% coinsów albo żetonów mamy zebranych, albo po prostu tych. No i tyle. Jak zebraliśmy, to możemy dostać się do rundy bonusowej, którą już skończyliśmy, bo one się niczym od siebie nie różnią, tylko tym, że kolejna runda bonusowa i tyle. Pipe House. Pipe House powinno się to czytać. Mam nadzieję, że nikt mi teraz tutaj nie uderzy za przekręcenie tego pięknego słowa. I tutaj w ogóle ciekawostek nie ma, więc mogę zamknąć mordę, jeżeli chodzi o ciekawostki. Oh yeah! Ale widać już na samym początku, że jest to poziom z tym. Taki trochę fabryczny. Nie wiem, czemu trochę mi to przypomina tego Assembly Lane albo Android Ali z Crash Nitro Kart. To tak, w sensie miasto w tle tak bardzo mi przypomina, bo wiadomo, poziom nie może mi przypominać, bo to jest jakby... Tak jakby, kurde, porównać Bubsy 3D i Farming Simulator, że to jest jedno i to samo. Mimo że to jest platformówka, to jest gra, która ma imitować jakiś symulator traktorów. Ale ja niedobry, o nie, ja tego nie wyciąłem, ja tutaj load state'a zrobiłem. Ale przynajmniej mogę się otwarcie przyznać, że również load state'ów i save state'ów używałem, tak? Mogę to podkreślić, potwierdzić i jak najbardziej ten zaakceptować. Tak, w tym let's play'u używałem dużo load state'ów, save state'ów. I ja jestem w stanie się do tego przyznać. A dlaczego? Bo pewnie teraz będziecie mówili, że oszust. Okej, okay, możemy sobie powiedzieć, że save state'y i load state'y jest tym oszustwem. Tylko że sami dobrze i doskonale wiecie, że w Pandemonium 2 checkpointy pojawiają się rzadko kiedy. I problem jest następujący, że ja w nadzwyczajnym świecie momentami nie mam cierpliwości już do tych poziomów i wolę skorzystać z tego mniejszego zła i wczytać sobie load state'a, niż żeby pierniczyć się, za przeproszeniem, przez połowę poziomu tylko dlatego, ponieważ poziom nie został, że tak powiem, obdarowany w checkpointy. To jest w sumie, mogę powiedzieć, taki minus Pandemonium 2, że są poziomy, gdzie rzadko kiedy są checkpointy. I dobra, zanim ktokolwiek mi powie, ale to oznacza challenge, kiedyś to się tak nie robiło, teraz jesteś wygodny, bo nagrywasz z emulatora. Okej, okay, jestem wygodny, spoko, możemy pójść tym takiem myślenia i tak dalej, i tak dalej. Tylko że mój problem jest następujący. Pomimo że ja jestem wygodny, to jednak, no kurde... Każdy ma swój moment cierpliwości. Czasami jest tak, że po prostu cierpliwość dobiega końca do takiego stopnia, że ja serdecznie mam dosyć patrzenia się na początek przykładowo poziomu i wolę na przykład już wczytać sobie w momencie, gdy ostatnio skończyłem, a nie gdzie muszę całą lokację robić od nowa tylko dlatego, ponieważ Niki jest upośledzona i nie potrafi skakać w odpowiednich momentach. Naprawdę, mnie to czasami triggeruje do takiego stopnia, że no nie wiem, mam ochotę wyrzucić klawiaturę przez okno. Serio. Wow, ale się rozgadałem. Tak w ogóle miałem momentami trochę, nie powiem, że nie, bo
Jako, że ja to komentuję tak jakby na bieżąco, no w sumie na bieżąco cały czas komentuję, więc de facto komentuję na bieżąco, więc co ty tutaj gadasz, pomidor? Miałem momentami ochotę, żeby po prostu skończyć tę grę w formie livestreama. W sensie teraz w listopadzie, jak my sobie rozmawiamy. Ale stwierdziłem, że to byłoby leniwe posunięcie, bo kurde, zaczynam let's play, kończę jako livestream. Dobra, no okej, okay. Możecie teraz powiedzieć, ej, to czy ty teraz będziesz bio na przykład obrażał, albo jakiś tam, nie wiem, twoich kolegów, co zaczęli na przykład jakąś grę jako let's play, a potem skończyli jako live? Nie, nie będę obrażał, ale w moim na przykład odczuciu mówię to tak, jakbym ja zrobił, bo to, że oni zrobili, okej, okay, to jest ich sprawa, ja tego nie powiem, że to jest lenistwo na przykład. Ale gdybym ja tak zrobił, no to już ja podkreślę sobie to jako... jakoby było lenistwo z mojej strony. A ja nie jestem leniwym człowiekiem i chcę to udowodnić, przynajmniej w tym roku. Bo poprzedni rok miał naprawdę wielkie ambicje, ale niestety wyszło jak zwykle, czyli kupa. No dobra, nie będę mówił, że wyszło jak zwykle, no bo kurde, to by wychodziło na to, że cały mój kanał jest tak jakby przegrany, no bo nie dotrzymuję obietnic albo rezygnuję z czegoś, co już planowałem. W tym roku tak nie będzie, moi drodzy. Jak już coś postanawiam, to ja się tego trzymam. Chyba, że będzie coś, co nie pozwoli mi się tego trzymać, bo nie wiem. Albo stwierdzę, że jest to do dupy ciągnięcie jednego i tego samego, albo po prostu nie wiem, co stwierdzę. I to jest najbardziej trollujące życie i miałem szczerze w to życie wysrane, bo i tak mi się licznik zbugował, jak sami zresztą widzicie. Nie mogę mieć więcej niż 31 żyć. Nie wiedzieć czemu. Nie wiem, czy 31 to jest jakiś licznik ostateczny, czy co. Nie wiem, czy to mi się tylko tak mi bagnęło, czy ogólnie 31 to jest tak jakby liczba, która jest maksymalna i nie możesz mieć więcej. Jeżeli ktoś wie, to niech mi serdecznie napisze w komentarzu, bo serio nie wiem. Ale wydaje mi się, że powinno być normalnie, kurde. Licznik powinien być normalnie, 99 żyć i tyle, a jeżeli gra kończy się na 31, no to... No to, panie kierowniku, mamy problem! I dostańmy się teraz do góry. Dostańmy się do góry, tutaj mamy w ogóle znaki ostrzegawcze, że lepiej nie spadać, bo jak spadniesz, to będziesz miał przewalone. Jak widzicie, tak jak już wspominałem wam w drugim odcinku, od trzeciego odcinka właściwie, od początku, a raczej od zaczęcia trzeciego świata, czyli tego, którego teraz zaczęliśmy w tym odcinku, no jak widzicie, poziomy są coraz to dłuższe. Czy to jest plus? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo są poziomy, które potrafią, jak już wspominałem, trwać wieczność i to jest po prostu troszeczkę taki... troszeczkę taka wada Pandemonium dwójki jednak. No bo hej, trochę to jest, no, słabe, nie powiem, że nie. I tutaj wyedytowałem to, bo wiecie... I swoją drogą ciekawy bug mi się tutaj wydarzył, jak sami zresztą widzieliście. Niki, że tak powiem, skonfrontowała się ze ścianą, a raczej z sufitem i... Nie wiedzieć czemu Niki miała jakiś fetysz do sufitu, bo głowa jej tam utknęła. Nie wiem, może Niki sobie dorabia jako wkładaczka głów w sufit po godzinach. To też tak może być w sumie. Ja tam nie ingeruję w to, co ona robi, bo mnie to nie obchodzi. Jak chce, to niech sobie tam to robi. Byle nie przy mnie, bo ja nie chcę na to patrzeć. Bo mnie to obrzydza po prostu. No ale tak jak mówiłem, poziomy potrafią trwać wieczność. Dosłownie. Od trzeciego świata właśnie mamy coś takiego, mimo że już mamy dosyć... raczej ponad połowę gry. Bo na dobrą sprawę mamy ponad połowę gry. I mamy trzeci upgrade zdrowia! Żółty teraz! Nie mamy czerwony i pomarańczowy, teraz mamy czerwony, pomarańczowy i żółty. Czyli mamy trzeci, jak i ostatni upgrade, ponieważ... to jest ostatni upgrade, który w tym gameplayu i w tym let's playu zdobyłem. Hate tank, czyli nienawistne tanki, ale tego poziomu dopiero skosztujemy sobie w next odcinku, czyli w odcinku numer 4. Mam nadzieję, że wam się seria podoba, że jestem informatywny, że w ogóle w sposób ciekawy prowadzę let's play i że z tego pitolenia w ogóle, nie wiem, coś wynieśliście albo nie wiem, że coś wam tam... że przynajmniej wam spożytkowałem te 29 minut albo pół godziny czasu. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i sąsiad mi wielci, jak słyszycie w tle.
Zaraz się do niego wybiorę i się skończy bardzo źle. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka. Cześć.